Stęskniona za miejską siłownią dama przygotowuje swój własny wiejski odpowiednik. Zaprosiła też koleżanki wieśniaczki. To wyjątkowa okazja na darmowy trening, bo normalnie Sandra inkasuje stówkę za godzinkę. Dzień dobry, kobietki. Dzień dobry. Drogie panie, czy wy wiecie, po co ja was tutaj dzisiaj zaprosiłam? Czy w ogóle babeczki trenujecie? No, czasami rowerem. Czasami rowerem. Tak. A czemu nie trenujecie? Czasu nie ma. Czasu nie ma. Szkoda gadać. Najpierw się wymęczymy, a później sobie jeszcze porozmawiamy, co? Co głównie chciałobyście poprawić w swoich sylwetkach? Ja na pewno brzuch bym chciała poprawić. Żeby zrzucić tkankę tłuszczową i odkryć te silne mięśnie brzucha, potrzebna jest dieta. Jeżeli robicie kotlety, to bez panierki, nie? Aha. Jeżeli robicie ziemniaczki, to bez sosików, na przykład. Aha. I to już wam bardzo mocno pomoże. Zacząć od takich małych szczegółów. Ja nie wolę brzuszka. Damy czeka praca od podstaw. Spięty brzuszek, cycuszek do przodu, prosta sylwetka. I lecimy sobie przez 30 sekund. Trzymamy cały czas. Na drugi dzień nie wstanę. Wydech. Bardzo blisko piszczeli. Hop. Przy nóżkach ciężary. Tak jak z waty trochę. Góra nad głowę. Nad głowę. Hop. O, sylwetka. Ja jestem zasapana. Nie mam czasu dla siebie i tak się to odkłada, a jednak trzeba poświęcić, jakoś gdzieś odłożyć niektóre sprawy i te pół godziny, tak jak Sandra mówi, to nie jest wcale dużo przez cały dzień.